Ja chciałam się przyłączyć tutaj do apelu pana Mamontowicza skierowanego do przedstawicieli mediów, że tak długo, dopóki państwo będziecie ekscytowali się działaniami Palikota, tak długo on będzie eskalował skandale wywoływane i no, gdyby opadło zainteresowanie jego ekscesami, to pewnie też on straciłby taką wolę popełniania dalszych no, świństw, no, po prostu. A tutaj na szali leży ludzkie cierpienie. To znaczy to, co robi pan Palikot, to nie jest tylko medialna zabawa, to są czyjeś rzeczywiste łzy, to jest powtórny szok dziecka, które uwierzyło, że tatę widziano we Włoszczowie. To jest kolejna trauma i ja nie wiem, czy news medialny jest wart takiego bólu i takiego ludzkiego cierpienia, więc przyjmijcie państwo także ode mnie ten apel. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan mecenas Kownacki. Dzień dobry państwu. Ponieważ padło moje nazwisko, chciałbym dokładnie wyjaśnić sytuację tak, jak ona wyglądała, jeżeli chodzi o dostęp do dokumentacji śledztwa. A więc już na początku czerwca, kiedy otrzymałem pierwsze pełnomocnictwa, jestem pełnomocnikiem rodziny pani Mamontowicz-Łojek, rodziny pana Merty, rodziny pani Skrzypek i rodziny pani Gęsickiej. Już na początku czerwca, kiedy dostałem pierwsze pełnomocnictwo, złożyłem wniosek pisemny z prośbą o dokonanie fotokopii akt. Chodziło o to, iż miałem świadomość, iż w katastrofie zginęło 96 osób, każda z rodzin zapewne i ich pełnomocnicy będą chcieli zapoznać się z aktami postępowania. W związku z tym, wychodząc jakby naprzeciw trudnej sytuacji organizacyjnej, bo ja rozumiem prokuraturę, która ma styczność z liczbą około 100-200 osób, które chcą zapoznać się z aktami, zaproponowałem, że zrobimy fotokopię akt. I będą one udostępniane w kancelariach adwokackich w warunkach odpowiednich, z zachowaniem prywatności i powagi, która jest trudna do warunkach, które są trudne do zorganizowania w prokuraturze, a które w każdej praktycznie kancelarii są możliwe. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi pisemnej na swój wniosek. Mam zapewnienia ustne, że już w najbliższym czasie, czyli w przeciągu tygodnia, dwóch, będzie możliwe dokonanie fotokopii akt jawnych. Natomiast rodzi się pytanie, dlaczego przez 2 miesiące nie pozwalano nam dokonać tej fotokopii i dlaczego stworzono warunki trudne i dlaczego w związku z tym my w jakiś sposób no, atakowaliśmy prokuraturę. Przecież można było tej sytuacji uniknąć. Chciałbym uzyskać odpowiedź od kierownictwa prokuratury, dlaczego takiej decyzji nie podjęto wtedy, natomiast dlaczego teraz, z czego się cieszę, ją zmieniono. Czy być może miało to związek z wyborami prezydenckimi, które miały miejsce w Polsce na przełomie czerwca i lipca? Czy być może były też inne motywacje? To pierwsza kwestia. Druga kwestia. Już w czerwcu, zdając sobie sprawę z trudności, jakie są w dostępie do akt, złożyłem wniosek o dostęp do akt niejawnych postępowania. I tu bardzo ważna kwestia. Gdybym nie zadał pytania, czy w sprawie jest dokumentacja niejawna, to powiedziano by mi, że wszystkie akta, które są aktami śledztwa, leżą na stole i miałem możliwość z nimi się zapoznać. Dopiero na pytanie zadane wprost, czy to są wszystkie akta, czy być może jest dokumentacja niejawna, prokuratura przyznała, że tak, jest takowa dokumentacja. W związku z tym złożyłem wniosek pisemny o dostęp do tejże dokumentacji. Zaznaczam, uważam, że dostęp powinien być do całości akt, dlatego że jeżeli prokurator wyłączy możliwość zapoznania się z częścią akt, to my de facto nie wiemy, z jaką częścią
merytorycznie nie zapoznaliśmy się. Czyli czy są to tylko na przykład dokumentacja z protokołów oględzin z sekcji zwłok, czy być może także inne dokumenty niejawne, bo przecież będzie tylko informacja, że z częścią dokumentów się nie zapoznaliśmy. Ale co najważniejsze, ponieważ mój wniosek był oznaczony terminem, o ile pamiętam, termin zapoznania, tak poprosiła mnie prokuratura, żebym określił, został wskazany na pierwsze dni lipca bądź końcowe dni czerwca i mimo tego, iż termin został dokładnie wskazany, prokuratura nie poinformowała, nawet nie poinformowała mnie o tym, że odmawia dostępu do zapoznania się z tymi aktami. To świadczy też o pewnym stosunku, gdyż do pełnomocnika i szacunku dla niego i dla rodzin, które reprezentuje, gdyż wystarczyło telefonicznie poinformować mnie, iż z jakichś względów organizacyjnych nie ma w tej chwili możliwości zapoznania się z aktami, a nie w dniu, w którym przyszedłem do prokuratury, udzielono mi informacji, że takiej zgody mieć nie będę. Ja ją traktuję jako odmowę zapoznania się z aktami niejawnymi. Jednocześnie pragnę wskazać, że niektóre z osób, które reprezentuję, również złożyły wniosek o dostęp do dokumentacji niejawnej, do dziś nie uzyskały odpowiedzi żadnej. Mam nadzieję, że po Państwa interwencji prokuratura udostępni nam dostęp do tychże akt. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zapoznawanie się z aktami. Mam takie wrażenie, że tutaj powstała pewna nieprzyjemna atmosfera. My nie chcemy atakować prokuratury, mamy szacunek i naprawdę doceniamy tą pracę, którą wykonuje prokuratura, która prowadzi, jak już tutaj wspomniano, jedno z najważniejszych śledztw w historii Polski. I jest ci prokuratorzy, którzy liniowi, że tak powiem, mają ogrom pracy do wykonania, natomiast poprzez właśnie utrudnianie tego dostępu, poprzez na przykład brak zgody na dokonanie fotokopii, sami spowodowali pewną atmosferę trudną i nieprzyjemną dla rodzin. Mam nadzieję, że na przyszłość wszelkie decyzje będą kilkukrotnie przemyślane, zanim zostaną podjęte i prokuratura zrozumie, że my jesteśmy sojusznikami prokuratury, a nie wrogami i nie jesteśmy na pewno petentami, bo nie tak powinniśmy być traktowani. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej, panie mecenasie. Proszę państwa, dziękujemy bardzo za to świadectwo, tę relację. Jak mówiłem, zostanie to spisane, stanie się podstawą dokumentacji i analiz, które prowadzimy. Jeżeli będzie można, jeszcze będziemy się do Państwa z prośbą o pomoc zwracali. Pamiętajcie, że jesteśmy naprawdę do Waszej dyspozycji, że sensem działania naszej komisji jest pomoc Państwu na tyle, na ile Sejm Rzeczpospolitej może to zrobić i na ile uznał za słuszne to zrobić. My na pewno nie zrezygnujemy z naszego działania i doprowadzimy sprawę do końca. Dziękuję najmocniej także panu mecenasowi.